5200, nagroda pieniężna, koła, pakiet pierwszy, podróż w czasie, karty nagrody, super, super! Znowu oni! I think you're mistaken. This area is for serious drivers. Not thieves and cowards. Dobra, Wolf, nie podskakuj tam. Dostałbyś lepa, kurde, i byś zaraz leżał pod tym swoim kurwa śmiesznym Astonem Martinem, ty kurwa frajerze jeden. Zamknij łeb i lepiej pilnuj tam swoich koleżków, bo jeszcze przepierdolisz wyścig i będziesz kurde wyjaśniony w 2 sekundy. Śmieciu jeden. Dobra, co mamy następne? Mamy następne... O, zróbmy sobie drifta, czemu nie? Porobimy sobie trochę tych wyścigów, może dzisiaj sesję ogarniemy tak, że skończymy tego. Pokonamy Wolfa i będzie gitara. Ale nie obiecuję, bo wszystko się może zdarzyć, no nie? Ale trochę tych wyścigów sobie porobimy, żeby nie było, bo też nie chcę, żeby to była kolejna seria, która będzie trwała 40 odcinków jak Sonic Frontiers, jak Need for Speed Most Wanted 2005, jak Królik Bugs, jak Crash Bandicoot 4 najwyższy czas. Tak więc będziemy to ogarniali tak, żeby... Ja się postaram, żeby tę serię w miarę szybko skończyć i później robić dodatkowe rzeczy w stylu serii prób, bo serię prób też sobie zrobimy. Myślę, że serię prób to możemy wymaksować, bo tam dużo tych rzeczy nie ma do roboty w serii prób. Ale jeżeli chodzi o fabułę, no to robimy nie na 100%. Strefa premierowa! Premiowana, przepraszam, nie premierowa. Co jest? Ja kurwa czytać nie potrafię jednak. Mając okulary, zobaczcie jaka to jest patologia. Ja mam okulary i ja czytać nie potrafię, wy to czaicie? Czy to jest kurde paranoja jakaś? To jest patologia, paranoja i wszystko inne. Ej, co to miało być? Ej, no co wy kurde? Ej, no tak to my się bawić kurwa nie będziemy, nie ma takiego kurde siana, nie? Haha, co? 31 tysięcy, chyba was popierdoliło w tym momencie. Cóż oni mają... Koleś ma 45 tysięcy, jak ja go prześcignę? Jak? Przecież to jest niemożliwe, to graniczy z cudem. Bez kitu, to graniczy z cudem. 49 tysięcy, no chyba was kurwa pogrzało. Rewo, o, patrzcie, Rewo! To ten Rewo! Ten Rewo, co robi komentary. Siema Rewo, co tam, jak tam u ciebie, byku? Ja pierniczę, ty, Rewo pojawił się w Need for Speedzie Carbon w 2006, ja pierniczę. Rewo, chłopie, to ty kurde najstarszy cyborg jesteś. Oczywiście, żeby nie było, ja tutaj sobie aż takich jajec nie robię, ja bardzo szanuję Rewo. Jest spoko ziomeczkiem z YouTube'a. Co prawda się prywatnie nie znamy, ale bardzo lubię content jaki robi. Jest mega przyjemny i bardzo szanuję. Taki szacuneczek nieironiczny leci, bardzo. Nieironiczny szacuneczek. No nie, no kurwa, i drugi będę do wafla. Nie, nawet trzeci będę, ale wstyd, ja pierniczę, ale kurde dałem ciała, jeszcze raz tutaj robimy. Nie, no tak to my bawić się nie będziemy, proszę państwa. Co ja tutaj daję z siebie 200% jak Crash Bash, a nie będę dawał z siebie 5%. Jak Lebiega i Lamus. Haha, jestem drugi, ale przynajmniej jestem drugi, a nie ostatni. To jest jakiś już plus. Patrzcie, kurde, jakie ładne wyniki będziemy kręcić! Ładne wyniki będziemy kręcić, kurde! Dobrze! Dobrze, do brzegu, do brzegu, do brzegu! Jest! 58 tysięcy, ile oni mają? Co za, kurde, lamusy? Teraz to was, kurde, mam w jednym palcu. Co sobie możecie podskakiwać, kurwa? Możecie sobie co jedynie tam, nie wiem, wygrażać się Dariusowi albo tam innym pałom do szczania, jak Wolf na przykład. Wy sobie możecie teraz skakać, kurde. Ja pierdzielę, co za matoły. Przecież pociśnięci oni teraz zostaną. Ha, 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 87 tysięcy. Kto tutaj jest mistrzem? Z czym do ludzi? Z czym do ludzi w tym momencie? Big Mo. Big Mo. Chyba Big Momo. No, 24 tysiące. Ile? 100 tysięcy, 10, no nie, no proszę państwa, teraz to ja tutaj zagiąłem ich wszystkich, bardzo dobrze. Nie, no kurde, oni to tam będą teraz w poduszkę płakać, a co za kurde downy. Że oni to już kurde niech idą płakać w poduszkę, niech oni oddają kasę, bo na razie to ze mnie złodzieje robią tutaj wszyscy w tym Palmont City, a ja nic nie zrobiłem złego. Ja sąsiadom na klatce dzień dobry zawsze mówię i
kulturalnie robię zakupy i jeszcze kulturalnie się wysławiam, bo robię family friendly content. 10200 kasy, skrzynia biegów poziom 1, pakiet profesjonalny, trzeba będzie tutaj coś co nieco zmienić. Wyrabianie sobie marki, drifter. O, dobrze, kurde, dobrze. Darius asked me to come by and see how you were doing. Neville, why don't you go get me something to drink? Sure, what, like a soda or something? How about some options? Okay. Looks like you cleaned the place up a bit. I've been generating quite a bit of buzz, you know. But you're not fooling me. What I'm trying to figure out is why you haven't skipped town yet. May I introduce Sal Mostella? Hi. Nikki said that you might be looking for a new wingman. You don't know me, but well, I know you. I'm a big fan. I've seen all your races. And on that note, I'll be out of here. See, things ain't been the same since you've gone, you know? There's a lot of posers. No respect. I know all the back streets. I grew up in these alleys. I can customize anything. I practically built all the kits you see around this place, so. Okay, so I got soda and water. Where'd you go? I'll even put up with this guy. Ja pierdolę! Ja pierdolę! Ale beka! Może wytrzymać z Neville'em, o kurwa, ja pierdolę. No ale pocisnął mu, dobrze, kurde, dobrze Sal. Jesteś naszym takim, kurde, turbofanem, widzę. Zatrudniamy cię oczywiście, kurde. Chociaż ty i tak nie dorastasz mi do pięt, bo jestem od ciebie lepszy, kurde. Ale możesz być w zespole, nie ma problemu. Jeździsz sobie ładnym, kurde, Mercedesikiem. Ty, pokaż ten. Obejrzyj samochód, ty. Ale ładny Mercedes. Ty, w ogóle propos Sala, to też jest taka ciekawa historia, że on ogólnie chyba należał do tego Le Samurai całego. No, bo to jest dosłownie ich chyba znaczki. Ej, ale zajebisty Mercedes. Ale dobry Mercedesik. Podoba mi się. Mogę go streamingować? Ty. A faktycznie mogę, bo tam miałem przecież też opcję. Dajmy mu, kurde, wysokie obroty. Niech chłop ma wysokie obroty, kurde. Seryjne. O, opony. Damy mu trakcję dobrą. Nitro, pakiet uliczny. Oczywiście prędkość jest najważniejsza. Chociaż lepszy byłby czas działania, no ale... Prędkość maksymalna. To jest chyba, kurde, clue tego wszystkiego. Tu mamy. Spoko. Zrobione. Spacja. No teraz będzie miał, kurde, lepsze auto. I przy okazji, nie wiem, wygląd. Ja nigdy czegoś takiego nie robiłem. Ej, ja mogę mu kolor zmienić. Może mu biały dać. Ej, damy mu biały. Tamten co prawda lepszy był, ale to też dobrze wygląda. No i patrzcie, kurde, jak ładnie. Zrobiliśmy mu ładne autko. Temu też będziemy mogli coś tam zmienić, ale to kiedy indziej. Dobra, akceptuj. Zrobione. To a propos tego, mamy już 7% postępu w grze, tak więc wydaje mi się, że jest chyba dobrze. Zobaczmy, co tutaj mamy, kurde, ciekawego w osiągach. Pakiet profesjonalny. Prędkość maksymalna najważniejsza, moi drodzy. I to tyle? To tyle albo aż tyle. To tyle. Zrobione. 15 koła. Kurde, 15 koła, żebym wydał. Ajajajajaj. Nic nie możemy tu zmienić na tę chwilę. No niestety, na tę chwilę musimy mieć fabryczne rzeczy. Szkoda. Dobra, jak wygląda mapa? Mamy teraz tak. Mamy ogólnie raz, dwa, trzy, cztery, pięć wyścigów ogarniętych. Mamy punkty kontrolne, do którego lecimy w trybie natychmiastowym. Ile mamy? Już 19 jest, kurczę. Nawet nie wiem, ile nagrywam. Doskonały start i o to chodzi. Najwyżej odcinki będą po pół godziny albo po 40 minut, ale postaram się, żeby montażowo to wyglądało całkiem spoko. Wiecie, jakieś takie niepotrzebne rzeczy, które gdzieś tam, nie wiem, w menu gadałem, albo
tuningowałem auto, to postaram się zrobić z tego taki dynamiczny trochę montaż, żeby nie było, że tutaj ciągle widzicie wszystko od początku. W sensie, no wiecie, takie zamulające rzeczy, może tak to powiem. O! I a propos tego, tu już mamy płomień wyłączony, czyli oznacza to, że policji nie będzie, bo ryzyko patrolu jest sprowadzone do zera, tak na dobrą sprawę, czyli nie ma szansy, że nas policja będzie ścigać. No, zdecydowanie, jeżeli chodzi o soundtrack, to wolę chyba Need for Speed'a Most Wanted 2005, zdecydowanie lepiej. O, mamy być szybciej. I w ogóle, jeżeli chodzi o punkty kontrolne, to trochę uważam, że jest to głupio zrobione, bo w Most Wanted'zie 2005 mieliśmy takie bramki. Tutaj ich nie mamy, tutaj mamy bardziej takie płomienie, które sygnalizują nam, że to jest ten punkt kontrolny. Szkoda, że tak zrobili, ale no nie można mieć wszystkiego, no nie? Jakby trzeba sobie to wszystko jakoś porozgraniczać, jakkolwiek to nie brzmi. Trochę mi się wydaje, że moja Alfa Romeo tak bardziej na bok zjeżdża, pewnie przez ten może delikatnie. Nie, poślizgu przecież nie ustawiałem. Czy ustawiałem? Kurde, widzicie, mam problemy z pamięcią, nie pamiętam. Ale mamy teraz plus 40 sekund, tak więc gitara. Mamy póki co już połowę tych punktów kontrolnych ogarniętych. W ogóle dajcie znać w sekcji komentarzy, jakie wy macie wspomnienia z Need for Speed Carbon. Z czym mieliście problem za dzieciaka, albo w ogóle jak graliście pierwszy raz, bo jestem niezmiernie tego ciekaw. I jak przede wszystkim tuningowaliście auta, czy woleliście bardziej przyspieszenie, czy prędkość maksymalną, jak tak, dlaczego? Z chęcią poznam waszą opinię. Ładnie to wszystko graficznie wygląda, jak na rok 2006 i jak na grę z 2006. Naprawdę robi to wrażenie, a tym bardziej w ogóle jeszcze te tekstury podbite do HD plus widescreen, tak więc jest to jak najbardziej w porządku, muszę przyznać. Dobrze, że sobie takie lekkie modyfikacje wprowadziłem, bo naprawdę no trzeba się trochę dostosować do dzisiejszych standardów, tak? To nie są już czasy 2011 rok, czy tam 2010, czy nawet 2009, gdzie na YouTubie jedyna możliwa jakość to było 240p albo 144p. Tylko tu już no troszeczkę level wyżej jesteśmy, nawet o wiele leveli wyżej, tak więc no tak to w ogóle wygląda, moi drodzy. 19.5, ale mi się to przyjemnie, kurczę, komentuje, nie? Nagroda pierwsza 10200, nitro pakiet pierwszy, poziom wyścigowy, znaczy poziom pierwszy, pakiet wyścigowy, kurwa, co ja gadam. Turbo, pakiet profesjonalny, ja pierniczę, ładnie. Dobra, jak mapa wygląda? Mamy tutaj tor, mamy tutaj sprint, mamy sprint, mamy próbę prędkości, sprint, punkt kontrolny oraz sprint. To może punkt kontrolny potem zrobimy i jeszcze tor. O Jezus, mamy w czym wybierać, moi drodzy, mamy w czym wybierać. Na nudę to my narzekać nawet nie możemy, bo jeżeli zacznę narzekać na nudę, to z głową coś bym miał, ewidentnie. Wysokie obroty. Wydaje mi się, że to byłoby spoko, gdybyśmy mieli wysokie obroty. Ewentualnie sprężarka drugiego poziomu. Zawór upustowy. Powietrze, woda. Może sprężarka drugiego poziomu byłaby lepsza? Czas działania, prędkość. Prędkość zdecydowanie. Czas działania, no to kurczę. Znaczy, fajny byłby większy czas działania, nie oszukujmy się. Ale no... Trochę to by jednak... Nie masz dość... Co? Co? Faktycznie, o Jezu! To sobie weźmiemy na razie, turbo, niech będzie. Nitro sobie potem ogarniemy. Ja pierniczę, ale jestem kurde biedak. I umysłowy, i ogólnie biedak. Znaczy, nie chcę siebie obrażać, ale wiecie, o co chodzi. To tak w formie żartów mówię, to takie czasami rolling junkie w swoją stronę daję. Doskonały start, i o to chodzi. Ja ogólnie, jeżeli chodzi o Need for Speed Carbon, no to tak jak już mówiłem, to jest jedna z tych wad, gdzie nie podoba mi się to, że jak powtarzamy sobie wyścig, to tak naprawdę nie mamy gwarancji, że dostaniemy tyle samo, bo dostaniemy najniższą kwotę, jak robisz ten sam wyścig drugi raz. Uważam, że w Most Wanted'zie to wyglądało lepiej, bo jednak mogłeś sobie powtórzyć wyścig i tak naprawdę miałeś cały czas tą samą kwotę, czyli na przykład jak miałeś nagrodę pieniężną 25 tysięcy,
w jednym z wyścigów, no to miałeś nadal te 25 tysięcy, jak wygrałeś wyścig, a nie nagle 250 tysięcy, znaczy 250, a dolarów. Chciałem powiedzieć 250 tysięcy, kurwa, ja, ale bym sobie sam zaprzeczył w tym momencie. To jest naprawdę głowa mała, więc dobrze, że się poprawiłem. Naprawdę, serio. To ja bym sobie tak nieziemsko zaprzeczył, że wy byście mogli, kurde, ze mnie się nabijać. Tak jak zwykle to robicie zresztą, bo wy, widzowie, się ciągle ze mnie śmiejecie, a mi jest przykro wtedy i idę płakać w kąt wtedy, jak wy się ze mnie ciągle śmiejecie. Serio, jest mi przykro wtedy. Nie no, żartuję. Ja lubię tak, dla osób nieznających mnie i dopiero poznających mnie, to ja od dłuższego czasu lubię sobie tak trochę pośmieszkować, lubię tak troszeczkę delikatną szpileczkę we własną widownię wrzucić, tak więc lubię z dystansem podchodzić do rzeczy, bo uważam, że to jest poniekąd dobre, bo różni ludzie mnie oglądają. Niektórzy oglądają mnie po ciężkich 7 dniach w robocie i chcą się odmurzyć, więc wtedy przychodzę ja i dostarczam content, a niektórzy lubią, bo opowiadam w jakiś ciekawy sposób, więc myślę, że tutaj jest takie 50-50, jedni lubią mnie za to, drudzy mnie lubią za to. Jedyne, co faktycznie mógłbym nad sobą popracować, to trochę ta wulgarność, bo niestety dosyć często rzucam mięsem. Taka jest prawda, ale będę starał się nad sobą pracować. Nie mówię, że od razu to się wydarzy teraz, ale będę starał się nad sobą pracować, bo niestety, jeżeli chodzi o pracę nad sobą, no to nie dzieje się na pstryknięcie palca, tylko na to trzeba troszeczkę czasu poświęcić, ale kto bardziej rozgarnięty będzie obserwował sobie mnie, to myślę, że zauważy te zmiany. Tak mi się wydaje. I muzyka, która leci, to ogólnie to są takie bardziej motywy z głównego menu, co trochę też jest w mojej opinii takie trochę antyklimatyczne. No bo nie oszukujmy się, ale w Most Wantedzie 2005 górował rock i metal, albo rock połączony trochę z hip-hopem, bo tam dużo było takich wykonawców, co przy okazji rapowało. No a tutaj mamy takie bardziej, bym powiedział, spokojne nutki, jakby nie było. W porównaniu do Most Wanteda to jest naprawdę taki spokojny klimat. A szkoda, naprawdę, bo to trochę to jest taki zmarnowany potencjał w mojej opinii. I w ogóle dla osób ciekawskich mam zainstalowaną wersję Need for Speed Carbon 1.4, czyli jedną chyba z nowszych, bo chyba maksymalnie 1.4 była. A może 1.5? Nie wiem. Odblokowano zawieszenie poziom pierwszy, pakiet uliczny. O to chodzi. No niestety... O! Grę mi skraszowało, moi drodzy, co tu się dzieje? Ej, tak to my się bawić nie będziemy. No macie tutaj nawet high definition. Hi, siema. Dobra, mamy 8%. I jeszcze raz chyba trzeba będzie tą próbę. Tak, kurwa, jeszcze raz trzeba będzie robić. Dobra, jeszcze raz, moi drodzy. A więc ja się z wami zaraz będę witał z powrotem. Zróbmy cięcie. Ja to na szybkości przejdę. Znowu ta sama muzyka leci. Mamy w ogóle zaraz 1,5 godziny sesji, tak więc myślę, że jeszcze coś zrobimy i będziemy kończyć sesję. Chociaż kurde, trochę głupio, bo fajnie byłoby tego pierwszego bossa przejść. Nie wiem, zobaczymy. Pomyślimy, moi drodzy. Dobra, jestem z powrotem, jest wszystko git. O! Dobra, kurczę, znowu oni się odzywają. Niedobrze, nie podoba mi się to. Co tu możemy za następny wyścig sobie wybrać? Próba prędkości. O, to w ogóle jest fajna nutka leciała przed chwilą. Bardzo ją lubię. Okej, okay, muszą oczywiście jak zwykle tutaj szpanować, co po niektórzy. Tutaj ogarniemy to nasze towarzystwo. Zobaczymy, czy nam się uda wygrać próbę prędkości, mam nadzieję. Zobaczymy, jak to będzie właściwie wyglądać. Jest nas 8 standardowo. Tutaj ogólnie bardzo ładna okolica tutaj jest. Nawet bym mógł zamieszkać sobie tutaj, jakbym oczywiście był w tym wirtualnym świecie, ale nie jestem. Ale wszystko ładnie tutaj się naprawdę prezentuje. Nie wiem w ogóle, dlaczego mi ten bug się wydarzył, w sensie ten glitch, że grę mi wyrzuciło do pulpitu. Ale no, zdarza się. No niestety też musimy brać poprawkę na to, że to jest stara gra, nie? No, rok 2006, jakby nie patrzeć, no to ma prawo się tutaj coś wykrzaczyć po drodze. Okej. Okay. Nie skorzystałem ze skrótu, niedobrze, nie podoba mi się to. Mhm. Jestem 7, oj.
303, dobra, spoko. Neville nie jest pierwszy. Oj, nie wygląda to dobrze. Tu teraz w skrót wjeżdżamy. Ja się tutaj nie będę patyczkował. ...187. Musimy być na przodzie teraz. Bo to wszystko teraz zależy od tego, czy uda nam się wygrać, czy nie. Na razie jestem pierwszy. Znowu się, kurde, pieski odzywają. Idźcie ścigać kogoś innego. Macie, kurde, Dariusa na tym, na celowniku. Możecie sobie do tego Rockport pojechać i znowu Razora zaresztować. Albo tam innych, kurde, z czarnej listy. Weźcie, naprawdę się uspokójcie. Dajcie spokój porządnym obywatelom, którzy jeżdżą sobie przekraczając prędkość. Dajcie im spokój. O, już tam komuś się pościg odpalił. Raczej nie Neville'owi, bo Neville jest za blisko mnie. Zresztą z jednym typem tutaj. O! O wilku mowa. Siema! Oj, co jest typowe dla Carbona, to to, że jak się odpala pościg w trakcie wyścigu, to nie leci ta muzyka interakcyjna, czyli muzyka pościgowa, tylko leci muzyka wyścigowa nadal. To jest taki... Co to było? Co to było? Ej, wy to widzieliście, co tu się wydarzyło? Czemu to auto tak dziwnie driftowało? Ukończyłeś pierwszy, super. 7700. Nitro i opony, pakiet profesjonalny. Dobra. Karta nagrody za zarabianie pieniędzy za ukończenie zarób w trybie kariery. O, 30 tysięcy. O kurde, w gotówce. Tego typu hakerz. Tego typu hakerz. Ja to jestem dobry z tymi nazwami. O, tutaj taksówka chyba już sobie nie zrobi kursu na szkolną 17, albo na urzędniczą, albo na urzędniczą, albo na mineralną do Tigera Bonzo. Coś mi się wydaje, że sobie już nie pokursuje ta taksóweczka, a szkoda. Teraz musimy policyjne psie końcówy zgubić. Natomiast, co tu mogę więcej powiedzieć? Zrobimy sobie jakiś taki poboczny odcinek, gdzie sobie zrobimy pościgi, bo warto też od czasu do czasu sobie robić pościgi. Ponieważ możemy te karty nagród odblokować, co się nam może trochę przydać nawet. Kontrola TFK, South Fortuna. Nie. Ja tu wolę uciec przed nimi, ale ich za dużo się tutaj obecnie kręci. W ogóle mam wrażenie, że w Carbonie ciężej zgubić jakąkolwiek policję, na jakimkolwiek poziomie. Nieważne, czy to jest poziom pierwszy, drugi, trzeci, czy czwarty. Po prostu na każdym poziomie policyjnym ciężko jest ich zgubić. Strasznie. Oni się już tak uczepili mnie jak psiego rzepu. Psiego ogona. Psie końcówy jedne mnie ścigające, kurde. Weźcie się uspokójcie. Jedźcie tam, kurde, se na donaty, tak jak typowa policja za granicą, a nie tutaj. Ścigacie porządnych obywateli. Powiedziałem raz. Ooo, dobrze. Neville'a też ścigają i to ci sami, kurde. Też poziom pierwszy policji. To sobie za nim jeszcze pojadą troszeczkę. Co? Dzięki, żeś mi pomógł, ziom. O, dobra, mamy kryjówkę. W ogóle dlaczego mamy uspokojenie? Dlaczego to nie jest ucieczka? W Most Wantedzie to była ucieczka, albo tam... Nie pamiętam, jak to się nazywało, to jest uspokojenie. No, ładne kwiatki, moi drodzy. Taktyka pościgu. Policja z Palmont zawsze szuka sposobu na dobranie się zawodnikom do skóry. Czemu nie do dupy? Oto kilka rad, jak trzymać się z dala od kłopotów. Dystans. Kluczem do ucieczki jest zniknięcie z oczu gliną. Jeśli będą cię widzieć, nie uda ci się uciec... Jeśli będą cię widzieć, nie uda ci się uciec. Wykorzystuj wąskie uliczki oraz ruch miejski, żeby się ich pozbyć. Ukrywanie się.
Kiedy znikniesz z oczu policji, staraj się znaleźć miejsca ukrycia. Miejsce ukrycia. Na minimapie miejsca ukrycia oznaczone są niebieskimi kółkami. Utrudniacze pościgu. Użyj ich, aby zgubić ścigających cię gliniarzy. Na minimapie utrudniacze pościgu oznaczone są trójkątami. Czyli tak jak w Most Wantedzie 2005. Wsparcie. Za każdym razem, gdy zmniejszy się liczba ścigających cię radiowozów, policjanci poproszą o wsparcie. Postaraj się ich zgubić, zanim skończy się czas. Lub do pościgu włączą się kolejni gliniarze. Czas pozostały do pojawienia się wsparcia widoczny jest na pasku pościgu. Spoko. Cieszę się, że takie mi informacje sprzedajesz, Niki. Jestem zadowolony, że mogę na tobie polegać. A teraz zobaczmy sobie, że tak powiem, osiągi raz jeszcze. Coś miałem kupić. Pakiet uliczny. O. Nadsterowność czy podsterowność? Wydaje mi się, że... Chyba podsterowność. Wyścigowy. O, prędkość. Trakcja, oczywiście, że chcemy trakcję. Pakiet profesjonalny. Chcemy mieć wysokie obroty. No tak myślę, że dotąd. Gdzie jest koszyk? No i stać mnie teraz. Teraz to możemy sobie szaleć, moi drodzy. Dobra, wygląda to następująco. Mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć jeszcze, sześć, przepraszam. Sześć jeszcze wyścigów. Z czego możemy teraz wybrać sobie sprint, tor, sprint. I wybierzemy sobie sprint następny. Czemu by nie? Ogarnijmy to i owo. Znowu ta sama babka, kurde. Ona trochę, mam wrażenie, jakby nie chciała tutaj być. A jest z jakiegoś powodu. Chyba za karę jest. Ty, właśnie sobie zdałem sprawę z tego, że mam podobne wzorki do tego... Dodge Vipera. Bo tak, to jest Dodge Viper, to nie jest Cadillac. Jakby ktoś pomyślał, że to auto podobno do Cadillaca, to niestety to nie jest Cadillac. I tam mamy Camaro SS, które jest na przodzie. Więc trzeba będzie tutaj rozprawić się z Chevroletikiem. Jak on się nazywa, ten gościu? Loco. No, Loco, to już mam cię na liście potencjalnych wrogów, przykro mi. O, to jest też dobra muza. Jak się w nią wsłuchacie, to jest naprawdę miazga, nie? Mega wciągający soundtrack i powodujący gęsią skórkę. Jedziemy, kurde, co tutaj mogę dużo mówić? Widzę, że tam Neville w miarę nadrabia, bardzo dobrze, podoba mi się to. Dobra, ciebie tutaj skasujemy delikatnie, gościu. Jeszcze nie możemy wezwać Neville'a, a już mamy 50% kurde wyścigu, fajnie. I tutaj mamy po raz kolejny, że policja może nas ścigać, aczkolwiek na razie policja się nami nie interesuje. Mam nadzieję, że nie wykraczę. Mam nadzieję, że nie wykraczę, cholera jasna. Dawaj. Rób tutaj młyn, Neville. Dobra, nawet jeżeli Neville będziesz pierwszy, to i tak wygramy. Tak więc to jest najważniejsze, chyba mi się wydaje. Colin tutaj jeszcze nawet jest. O proszę, kurczę pieczone. Colin McRae'a. Wow. To mi się nie podobało, co ten minivan chciał teraz zrobić. Znaczy minivan, Boże, to nie był minivan. To co innego było. Ten pojazd, ten NPC, co chciał zrobić. Przebrzydły. 7700 odblokowano hamulce, poziom pierwszy, pakiet profesjonalny. Lotus Elise, patrzcie, auto żeśmy wygrali. Super. Tego typu hakerz. Ha, jestem tego typu hakerz. Proszę państwa. Dobra, co tu mamy next? Mamy albo tor, albo sprint, albo sprint, albo sprint. No to sprint. Potem tor sobie wybierzemy, potem zobaczymy, co tam w trawie będzie piszczeć. Znowu to sama typiara. Weźcie, kurde, zmieńcie dziewczynę. I dwa Alfa Romeo jadą. Wiecie w ogóle, co powinno tutaj być zrobione? Ja tutaj powinienem mieć ten sam zestaw naklejek co Neville, tylko może w innych barwach.
A może w tych samych nawet. Albo w ogóle Neville powinien się do mnie podstosować i taki sam wzorek sobie ustawić, a nie kurde, na swoich jeździ, kurde, i się wyróżnia od innych. Potem ludzie myślą, że ja sam jak palec jestem, a tu Neville przecież mnie reprezentuje. Nie zapominajmy o tym. I znowu ta sama muzyka leci. O! Mogłem użyć Neville'a i na chwilę go użyłem. Trochę się stresuję, muszę przyznać. Bo nie wiem, co mnie czeka. Obawiam się, że coś tutaj może się zaraz wydarzyć grubego. Zaraz coś mi się wydaje, że kurde się do mnie przykleją tutaj koleżkowie. O! Dobrze, Neville, skasowałeś tutaj. Dobrze. To jest nawet fajne ułatwienie, muszę przyznać. Trochę inny to jest gameplay niż zazwyczaj. Bo wiecie jak to jest, zazwyczaj to jest tak, że jechałeś tylko ty i nie miałeś żadnego pomocnika. Teraz masz pomocników. Z takim Most Wanted to teraz kurczę pieczone. No zdecydowana różnica jest między tymi dwoma grami. To pod każdym możliwym względem. Ale Carbon tutaj troszeczkę też fajnych rzeczy wprowadził względem Most Wanted'a 2005. I już troszeczkę, widzicie, zmieniłem ton głosu, bo po pierwsze dlatego, że nie jestem sam. Przez te półtorej godziny sam byłem. A po drugie dlatego, że jednak głos dostaje trochę po dupie, kiedy próbuję go, tak wiecie, pod content robić. Wiecie, o co chodzi. Tak więc dlatego teraz już troszeczkę uspokoiłem swe, jakby to można powiedzieć, emocje. Dobra, musimy być teraz pierwsi, ponieważ tutaj ten Louis koniecznie się przykleił do Neville'a. A nie chcemy, żeby kurde... Nie chcemy przegrać. 7700. Odblokowano silnik, poziom pierwszy, pakiet uliczny. TFK. No i subcio. Hamulce poziom pierwszy, pakiet uliczny. Co tu mamy next? Mamy tak naprawdę już tylko raz, dwa, trzy, cztery. Tor, sprint, sprint, tor. Możemy zrobić tor, ale możemy też i zrobić... chociaż weźmy tutaj, walnijmy se sprint, to będziemy mieli już kolejny teren przejęty.